Niewykluczone, że niebawem w Leszczyńskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym zatrudnieni zostaną pierwsi lekarze z Ukrainy. 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł paliwo o wartości około 10 tysięcy złotych. Można już głosować na projekty z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Poseł Grzegorz Ursiecki udostępni swoje biuro dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na 100 lat kolei w Lesznie. Podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy leszczyńscy wolontariusze będą mogli poruszać się za darmo autobusami. Wolność mamy we krwi. Pod takim hasłem w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna przeprowadzona będzie zbiórka krwi. 101 lat temu w Przemęcie powstała Kompania Przemęcka. Głośno powitano Nowy Rok w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.